Dzień dobry na naszej antenie, Radio Brodzik FM. Witam! Witam, panie ratowniku. Witam! Witam pana. Jak podają źródła zbliżone do źródeł, zbliżonych do źródeł Wisły, jest pan ratownikiem na tym basenie, to prawda? Zgadza się! W ciągu 3 lat uratował pan 30 osób. To jest najlepszy rezultat od czasów zdobycia wicemistrzostwa świata przez Orłuja Nasa, a dokładnie Górskiego. Proszę nam powiedzieć, co pana przyciągnęło do wody? Wie pan... Zawsze mi ciągnęło do mokrej roboty. No wie pan, rozumiem pana. Zresztą co, coś muszę dzieciakom do garka włożyć. Ale proszę, nie na karmie, prawda? Proszę w prywatne relacje tutaj nie jechać, ja jestem profesjonalistą. Mnie nie interesują pana relacje rodzinne. Proszę mi powiedzieć, jest pan jedynym topicielem, przepraszam, żywicielem rodziny, tak? No, rozumiem, dziennikarz nie, faktu, to dziwny. Jestem profesjonalny, ale się uczę. No tak, można tak powiedzieć, topicielem. Tak? Ale pan tutaj przyjechał, ponieważ pan wygrał konkurs na to stanowisko, na stanowisko tutaj ratownika naszego. Tak, zgadza się, wygrałem. To znaczy znajomy mi te roboty załatwił, bo jego zwolnili, ciągle coś topił. Kogoś może to? Nie, nie, pan ciągle topił w smutki, Marku. A nie, nie, no dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie, ale proszę, to jest pan bardzo szczery, a szczerość na stanowisku ratownika jest bardzo dobra. Moment, moment, wczoraj były imieniny z prezesa. No dobrze, proszę bardzo, to na antenie tego wytniemy to. Wytniemy, a zresztą to radio to i tak nie widać. Proszę nam powiedzieć, panie ratowniku szanowny, jak długo pan pływa? Panie, odkąd pamiętam, moja żona Bożena, zna pan? Nie, nie, nie miałem przyjemności, lub nie przyjemności. Bożena mówi do mnie tak: Waldek, tak jak ty, to nikt nie potrafi. Ale popłynąć, tak? Ale chodziło mi o wodę. Ale jak pan długo w wodzie pływa, nie? O, to będzie już z 2 miesiące z hakiem, albo nawet z deską. A ja nie rozumiem, może pan to wyjaśnić jakoś, jak pan pływa. No bo tak, wie pan, w skrzynce kiedyś znalazłem takie kursy SKK wysyłkowe. Co? No wziąłem, najpierw takie były bardzo dość promocji, szydełkowanie w stylu wolnym ze skeletonem, ale to mi szło tak średnio, wie pan? A potem wziąłem takie policjalne studium ratownictwa górskiego i kazania katechetycznego. Rozumiem, rozumiem. Z tego, co pan tutaj nam opowiada, wyłania się, można odnieść wrażenie, że pan w ogóle nie potrafi pływać. No jak to, co pan zwariował? No nie. Egzamin teoretyczny mam już zdany. W przyszłym miesiącu będziemy z tą taką deską pływać, co to w słonecznym petrolu. Ty, ale przepraszam, panie ratowniku, w takim razie jak pan zapobiegał temu, żeby ci ludzie się nie utopili? Proszę pana. Podstawa to dyscyplina na basenie. Nie pozwalam się topić i tyle. Jest w regulaminie zakaz topienia, to się nie topi. I co, stosują się, tak? Ale jak? Oczywiście. Mówię takiego, proszę się nie topić, proszę się nie topić. Nie topią się. Nie topią się, tak? Ale proszę pana, tutaj dostaję informację ze studia, tutaj z wozu transmisyjnego, chyba, nie wiem, mamy, że podobno w tamtym roku utopiła się jedna osoba na pańskim basenie. Proszę to nam zrelacjonować. O nie, proszę pana, to była grubymi niczym się na prowokacja. Byliśmy z Bożeną na urlopie, na górze. Tak. No i wtedy jakieś dzieciaki mi tu Marzannę utopiły. A nie, no nie, no Marzanna, to przepraszam. W takim razie nie, zgadzam się. Ale, proszę pana, dzisiaj zdarzył się kolejny wypadek. I co pan powie, zginął kolejny facet. No tak, on się nie utopił, prawda? No tak, bo ktoś go zastrzelił. No właśnie. No właśnie, ja go zastrzeliłem, no proszę właśnie. Pana, ale zgodnie z regulaminem. Mówię, proszę pana, proszę się przestać topić. Dałem, wie pan, strzał ostrzegawczy w jego syna i nic. Syna? No musiałem jakoś to załatwić, wie pan, statystyka jest statystyka. No, ale nie rozumiem, dlaczego pan nie mógł strzelać w nogi? Policjanci w nogi strzelają. Co pan zwariował, żebym się utopił? Syn? Co tam? Jerzy się pana wydurniam jeden z drugim! Co teraz? Chyba mam. Proszę stary, co jest? Ja mam dość grania tego facetu czarnego zabawy, udającego pianu. Popatrz, jak się nic z tego nie śmieje. Nie rób mi tego teraz, bo właśnie mi wpadł do głowy kolejny pomysł. Super pomysł! I potrzebna była baba, przebrana za facet, przebrany za babę. A to proszę. Nie, no proszę, no. Nie, no, ale weź, no nie przesadzajmy, kurczę, no. Jeden skeczek, no. No, może dasz jednak, co? Nie, no, stary, no. Nie, no dobra, w takim razie tak. Zostaw ratownika w jego. Robimy tak.
ja idę kogoś poszukam do grania tej baby, to kobiety, to będzie kobieta. A ty tutaj zostań, zabaw tą publiczność, póki nie wrócę, dobra? Umawiamy się tak? Okej. Okay. Jest tak, ja mam taki dowcip. Przychodzi facet do lekarza. Nie, to baba chyba, bo jest, przychodzi baba do lekarza i lekarz był zdrowy. Baba też była zdrowa. Oni... Fajne, to jest przecież twoje siódme! Pilota mi do TVN-u dawaj! Nie ma już TVN-u! Jak to nie ma TVN-u? Waldek, ja wczoraj widziałem w telewizji i ty myślisz, że te więzienia CIJ to były w Polsce, czy nie w Polsce, albo gdzieś indziej? Co ty kobie to pieprzysz? CIA? Jak jest, co ty wiesz o CIA? Kto tobie to na CIA nakazał? Co ja wiem? Myślisz, że cię tych wszystkich różnych rozkłonników trzymają? Gdzieś ich muszą trzymać, ty? Ale co ty wiesz o CIA? No kobieto, tobie ktoś do głowy nakładał CIA znowu, no! Co ja wiem, a ty co możesz wiedzieć o CIA? A skąd kobieto ty wiesz o CIA? No skąd ty wiesz o CIA, no? Skąd ja wiem, to ja wiem, a ty kogo możesz znać? Ty przecież nikogo nie znasz! Ja nie znam nikogo z CIA, tak? Ja... Pewnie, że mnie to nawet spisał! A ty wymień mi chociaż ze dwóch z CIA mi wymień! No ty! No ju, John! Znasz go? Tego pijaka znasz z drugiego piętra! Ja pijaka, no! Pieniądze na wódkę od ciebie! Babo ty! To nie są na ciebie do CIA, tak? Ale ja przynajmniej nie chodzę! Nie chodzę po siebie i długo nie opowiadam naokoło! A pewnie, że chodzę, opowiadam, bo... No co? Grab mi suf już na ciebie! No co? Zabierzem miakiem dwa lędziaków! Do tej pory nie mogę do klatki się pokazać ładnie! Nie ukradłem, pożyczyłem tonę ziemniaków od balędziaków. Życzyłeś, to masz fabryka, to aż na trzecie piętro ją czuć. Tak, dobrze. Ale... To niosę na ciebie na CIA, to niosę, niech się wszyscy dowiedzą, jaki ty jesteś mąż! Tak. A po jakiemu ty, babo, powiesz ty dla tych CIA, a ty dla mnie doniesiesz? Po jakiemu, no? Po jakiemu ja powiem, Pawełek, synek, mój kochany, syn Pawełek, taki no. Mądry, że nie wiem, czy twój. Mój! No. Niepodobny w ogóle! Synek mi wszystko przetłumaczy! Dziecko ogląda dużo filmów, to znam! Uważaj! Chodź, Pawełku! Pawełek! Chodź tutaj, Pawełek! Chodź, Pawełek! Chodź, mama ci frytki zrobi z keczupem! Nie, mama, to już nie ręka boli. Dla ciebie! Pawełek, chodź tutaj! Powiedz ty! Co po tym po amerykańsku znasz? To znam! A co ty znasz, Pawełek?